Siemaneczko, słuchajcie, kapusta kiszona jest bardzo zdrowa, bardzo dobra, ale nie jakaś taka w sklepie kupiona, zakwaszana, naturalna kapusta własnej domowej roboty. To jest bardzo prosty przepis i naprawdę trzeba być mega leniwym, żeby nie zrobić albo żeby po prostu nie wyszło. Co potrzebujemy? Potrzebujemy w sumie 3 składniki. No, niektórzy 4, bo jeszcze dają kminek. Ja natomiast wolę zrobić podstawową wersję kapusty, a później ewentualnie sobie ją już tam dodawać różnego rodzaju jakieś tam składniki. I teraz tak, potrzebujemy białą kapustę, marchewkę i sól niejodowaną. Ważne, żeby to była sól niejodowana, taka do przetworów jest i taka jest dobra. I już Wam pokazuję, jak ja to robię. Nie robię jakiejś mega wielkiej beczki 50-litrowej. Ja co jakiś czas zapełniam sobie takiego słoja kapustą. No i tak. Co potrzebujemy? Potrzebujemy tak, białą kapustę, marchewkę, zobaczcie, z takiej małej marcheweczki, ona ma około 50 gramów, tutaj wtarkowałem, taką jedną ćwiartkę już tutaj skroiłem, tej kapusty. Kroimy sobie, mieszamy, biała marchewka i sól, niejodowana, kamienna, do przetworów taka to jest, bo to jest niejodowana, dlatego jest napisane do przetworów. Ile tej soli dodajemy do kapusty? Ja sobie tą kapustę przeważyłem, to jest 2,60 kg. Ja stosuję taki przelicznik, że daję 20 gramów soli na każdy kilogram kapusty. W tym wypadku wyszło mi 53 gramy soli. No i tutaj mam tą sól. No i generalnie co? Siekamy, wrzucamy później słoik. Ja w słoiku sobie to jeszcze lubię sobie ubić, bo to trzeba ubić dobrze, żeby to puściło soki. To Wam pokażę, jak to puszcza soki. No i warto zostawić sobie listek, żeby powiedzmy tam górę, jak już napakujemy, to przykryć tym słoiczkiem. Dać ewentualnie jakąś szklankę, żeby to docisnąć, czy tam coś tam, nie? No i to są na małe ilości. Ja co jakiś czas robię taki słoik, później jest powiedzmy na bigos. Właściwie to mam takie dwa słoiki, na bigos, jak znalazł. I to jest kapusta bardzo, bardzo dobra. Także polecam. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, jak się to pakuje. Dobra, to jest wymieszane. Teraz pakujemy do słoja. Słuchajcie, no teraz to troszeczkę włożyliśmy, ubijamy. Tą kapustę musi być dobrze ubita. No i za chwileczkę dołożę i znowu będę to ubijał. Okej. Okay. Tutaj coś mi wycięło, oryginalny dźwięk też, dogrywam. No słuchajcie, zobaczcie, tyle wody się, soku się zbiera. No i teraz ważna rzecz. Po kilku dniach, znaczy po kilku dniach, powiedzmy dwóch dniach, wyciągamy tutaj sobie tą naszą kapustę, tam co przykryliśmy i musimy ją przebić jakimś czystym, drewnianym, nie wiem, czy to kijkiem, ja używam takiej drewnianej łyżki. Tutaj tylko ślado, bo jedną ręką nagrywam, ale zobaczcie, ile tam gazu się zbiera. I ważne jest to, żeby do końca to przekuć. No i tak zobaczcie, ile soku wycieka z tego talerza. Także tak to wygląda. Ona się zagazowuje, więc trzeba ją przebijać, zobaczcie, ile gazu pływa. No, to jest to wszystko. Smacznego życzę. Pozdrawiam. Trzymajcie się.